powiedz, Ela, jesteś reżyserem najnowszego filmu dokumentalnego Rzeki, czyli Podróż do Meksyku z maestrą Kapuścińskim. Opowiedz, co to jest za film? To jest film o człowieku, o jego śladach w kraju, który jest takim moim drugim domem i w którym Ryszard Kapuściński, osoba, którą ceni duża część świata, okazuje się, że jest bardzo, bardzo podziwiany przez Meksykanów. Postanowiłam zrobić takie małe dochodzenie w poszukiwaniu ludzi, którzy go znali. Chciałam go po prostu poznać właśnie takiego meksykańskiego. A powiedz, skąd właśnie u ciebie zrodził się pomysł, aby właśnie o Kapuścińskim nagrać film? Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego były obecne w moim życiu od wczesnej młodości i zawsze z jego książkami podróżowałam. I to, że znalazłam się w Meksyku, że zafascynowałam się jakby no nieco inną kulturą, odważyłam się podróżować sama, to była jego zasługa w bardzo dużym stopniu. Taka film jest wyrazem trochę takiego podziękowania, ale nie jest laurką. Powiedz, jak to jest być reżyserem, a jednocześnie dziennikarzem? Ani nie widzę się jako reżyser, ani jako dziennikarz. Myślę, że słowo dokumentalistka to w ogóle w Polsce nie jest zbyt powszechne, ale po hiszpańsku to jest dokumentalista i to właśnie oznacza osobę, która dokumentuje różne rzeczy, która poszukuje. Taka mieszanka dziennikarza może z reżyserem czy z twórcą, ale taką osobą, która chce zgłębić temat. I tak ja pracuję. Ja bym nazwał twój film jako dziennikarstwo takie śledcze w pewnym sensie, ponieważ jednak idziesz śladami Kapuścińskiego i jednak no i jeszcze najważniejszy znasz język tamtego kraju. No, dziennikarstwo śledcze to myślę, że zbyt wiele powiedziane, dlatego że tutaj jakby nie ma jakby tematów trudnych, jest to jakieś właściwie archiwalne spotkanie w pewnym stopniu i no, to nie wiem właściwie, co mogę powiedzieć więcej. No, idę śladami wielkiego człowieka i śledztwa wiele nie trzeba, to jest właściwie coś, co... Otwierają się kolejne drzwi, kiedy my mamy, nie wiem, otwartą głowę na innych i poszukujemy jakiegoś właśnie śladu jakiejś rzeki po drodze. A powiedz, Ela, jaki moment w życiu Kapuścińskiego właśnie najbardziej się utkwił w twojej pamięci? Ale z takiego epizodu właśnie Meksyku. No tak, tak, tak. Ja myślę, że wizyta w domu, w którym mieszkał, to w filmie występuje w postaci zdjęcia, które dostał Kapuściński od swoich wielbicieli, ale jakby wizyta w tym domu, w którym on był, w którym już nie mieszkają ludzie, jego sąsiedzi już nie żyją, z jednej strony było dla mnie takim uczuciem, że spotykam miejsce, w którym on codziennie wychodził z domu i widział te ulice, które ja teraz widzę i poszukiwałam właściwie takiej wspólnej drogi, może trochę inspiracji, ale trudno tu mówić o jakiejś wiedzy na temat jego prawdziwego życia wówczas, bo wspomnienia ludzkie też są bardzo no często błędne, tak? Poza tym każdy widzi człowieka, nie wiem, tak jak Kapuścińskiego, podejrzewam, że ludzie postrzegali też z podziwem, w związku z tym trudno tu mówić o takim odtworzeniu prawdziwym jego życia w Meksyku. Tego się nie da zrobić. A powiedz, Ela, czy planujesz swój film wysłać na festiwale międzynarodowe, festiwale filmowe oczywiście i również ogólnokrajowe? Jeszcze nie planuję. Ja bardzo chciałam ten film pokazać w Polsce, zrobić wydarzenie meksykańskie tutaj w Warszawie, w moim ukochanym kinie. I nie myślę o jego dystrybucji, muszę przyznać, ale już się zgłaszają właściwie sami, głównie uniwersytety, jednostki jakieś takie naukowe, bo wydaje mi się, że to nie jest film jakby w kategorii festiwalowej. To nawet pewnie ktoś mógłby nazwać jakimś reportażem, jakąś poetycką wędrówką. Ja w ogóle nie potrafię siebie w jakieś ramy do końca takiego dokumentu festiwalowego wpisać, także nie wiem, może się tak wydarzy. W takim razie, Ela, jak rozumiem, zapraszam wszystkich telewizorów Telewizja TV do oglądania twojego filmu, a powiedz, czy już wiesz, gdzie jeszcze można będzie obejrzeć twój film, prócz dzisiejszej premiery? Tak, jutro tutaj w kinie Iluzjon również będzie pokaz połączony z pokazem mojego pierwszego filmu Dom Warszawa Meksyk, a później będą pokazy w różnych mniejszych instytucjach, ale warto śledzić ten mój profil na Facebooku Ella Films i tam zamieszczam wszystko, co wokół filmu się dzieje. Czy już pracujesz nad kolejnym filmem?
W tej chwili piszę książkę, którą w przyszłym roku zostanie wydana w Polsce przez wydawnictwo Od Deski do Deski Tomasza Sekielskiego, więc to jest główne moje zadanie, ale równolegle jakby działam filmowo, jakby promując też działalność innych.